Witajcie. Mamy dziś niedzielę. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy po śniadanku. Chwilę po postanowiłem, że się przejdę na spacer. Pooddycham świeżym powietrzem, popodpatruję trochę przyrodę. Gdzieś tutaj w oddali, nie wiem, bo teraz wiatr wieje, ale gdzieś tu w oddali skowronek gra. Zresztą towarzyszy mi od wyjścia z domu praktycznie. Nie wiem, czy to jest ten sam, czy to kolejne, które gdzieś tam sobie śpiewają od samego rana. Zresztą ptasie, trele brzmią od kilku dni. Zrobiło się ciepło. Ja dzisiaj, słuchajcie, na krótki rękaw, co prawda pogoda może chwilami, tak jako teraz, powiewa, no nie jest idealna. Zapowiadali na dzisiaj 24 stopnie. Miał być bezwiecznie, bezchmurnie, no ale no nie zawsze wszystko musi być idealnie. Słoneczko jest takie zamglone za chmurami. Zresztą od samego rana taka właśnie jest ta pogoda. O, ale teraz jest pięknie. Teraz jest pięknie. Słuchajcie. Wziąłem ze sobą aparat, myśląc sobie, że może coś podpatrzę, może coś sfotografuję. No i tam przechodziłem, zobaczyłem, one mnie wcześniej zobaczyły, stado sarenek. Gdy się przystosowałem, odpaliłem aparat i tak dalej, wybrałem miejsce, ustawiłem go, no to niestety sfotografowałem tylko tylną część ciała ostatniej z nich. Było ich chyba 3 czy 4. Także no nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, ale są na przykład rośliny, które no raczej nie uciekają. Tam chyboczą się na wietrze, ale można chwilę odczekać i mam nadzieję, że jakieś ujęcia udało mi się wykonać. Tak jak mówiłem, mamy dziś pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. To jest święta Wielkiej Nocy, jest to szczególny czas. Ja przez cały ten wielki tydzień przeżywałem to wszystko. Przypomniała mi się taka scena z Pasji Mela Gibsona. Tam była scena tortur, później ukrzyżowanie Jezusa. Powiem wam szczerze, bardzo mocno mną wstrząsnęła ta scena. Nawet nie wiedziałem, obejrzałem sobie to, nie wiedziałem, że to jest właśnie z tego filmu. Później do mnie to dotarło, ale uwierzcie mi, że czułem każde uderzenie, każdy cios. Czułem na sobie ten ból, przenikało to przeze mnie, przez moje ciało. I właśnie dzięki takim scenom człowiek zrozumiał, że Jezus oddał, poświęcił się, oddał swoje życie za nas. Więc nie tylko powinniśmy o tym pamiętać przy okazji świąt, powinniśmy to czcić, szanować, czy podtrzymywać tradycje, ale to nam powinno przyświecać przez cały rok, przez cały czas, nie tylko od święta do święta, tylko przez cały ten czas między świętami. Chciałbym wam podziękować tutaj z tego miejsca. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić dobrze. Nie potrafię czasami wyrazić tego, co chciałbym powiedzieć, więc tak prostymi słowami, tak żeby dotarło to do wszystkich. Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za wasze życzenia, bo dostałem ich ogrom. Naprawdę nie spodziewałem się, że mam wokół siebie tylu życzliwych ludzi. Było dużo, dużo więcej niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku byłem u Reni. No i tak miałem okazję widzieć, ile ona tych życzeń dostaje. W tym roku taka przyjemność spotkała również mnie, więc bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wszystkie wasze życzenia. Jeżeli kogoś pominąłem, to nie było to celowe. Po prostu jest tego mnóstwo. Są również życzenia pod filmami w komentarzach. Więc tutaj też za te życzenia wam wszystkim dziękuję. No i ze swojej strony też bym wam chciał złożyć wszystkiego najlepszego z okazji tych wielkich świąt, z okazji święta Wielkiej Nocy. Nie bez powodu tak się to nazywa. Żeby ta ofiara
Pana Jezusa. Nie była tylko symbolem, żeby ona sprawiła też, że wasze życie zmieni się, że będziecie bardziej refleksyjnie do wszystkiego podchodzić. Już tutaj nie mówię o jakiejś empatii, ale ja zawsze powtarzam, jest kilka prostych zasad, przykazań. Jedno takie główne to uważam, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. No i życzę wam, słuchajcie, żeby te święta były radosne, żeby były szczególne. Pogoda dopisała. Mimo tego, że mamy taką wczesną porę roku, pierwsze dni wiosny, że pogoda dopisała. Naprawdę to jest coś wyjątkowego. Jakby ukłon w naszą stronę, w nas, ludzi. Moje potrawy, nie chcę się tutaj chwalić, żeby ktoś tego negatywnie odebrał, ale ja zwróciłem na to uwagę, że to, co przyrządziłem, czy ta sałatka śledziowa, czy babki, czy teraz ugotowałem żurek. Słuchajcie, nigdy takiego żurku nie miałem, nigdy nie jadłem. Jakby ktoś położył na tą rękę i powiedział, tak, masz zrobić i to ci się uda. Ja właśnie chcę życzyć wam takiego kontaktu ze samym sobą, żebyście potrafili odnaleźć w sobie te dobre pokłady. Ja zawsze powracam, długie te życzenia, ja zawsze powracam do lat mojego dzieciństwa, przypominam sobie najwcześniejszy okres. Powiem wam szczerze, że naprawdę miałem bardzo dobre podejście do życia. Byłem wzorem. Uważam, że byłem wzorem dla tego Krzyśka, który jest dziś. Ja cofam się do tego. Chcę znowu być taki, jak byłem. I wam życzę właśnie takiej radości z tego, co was kiedykolwiek w życiu dobrego spotkało, żebyście potrafili powrócić do tych momentów i zatrzymać się na tym etapie i kontynuować to dobre cechy, dobre życie, dobre podejście. To wszystko dobro, co w was było. Także jeszcze raz, zdrowych, wesołych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. A ja idę dalej, może jeszcze coś podpatrzę. Także na końcu mam nadzieję, że będziecie mogli coś zobaczyć, coś obejrzeć. Podzielę się z wami moją radością, moim światem takim, jakim jak go widzę. Także trzymajcie się jeszcze raz zdrowych i wesołych i mam nadzieję, że do następnego razu.